chciałem się podzielić z wami takim krótkim świadectwem. Krótkim świadectwem przełamania takich pewnych barier u siebie. Otóż, no, jak wiecie zresztą, ja nigdy nie miałem problemu na przykład, żeby wejść gdzieś w miejsce, gdzie jest dużo ludzi, głosić Ewangelię, czy to w tramwaj, czy to na ulicy, czy to na osiedle. Nie miałem z tym nigdy problemu, ale wyczaiłem u siebie taki problem jakiś czas temu. Na przykład, bo mnie bardzo zawsze też pionowały słowa takie, że Ewangelia powinna być wszędzie głoszona, czy w twojej pracy wszyscy wiedzą, że znasz Jezusa, czy w pracy głosisz. Mnie to zawsze gdzieś w serducho uderzało, no bo nie miałem komfortu, kiedy nie była głoszona Ewangelia wszędzie, gdzie jestem tylko, bo jestem chodząca Ewangelia, więc też tak się utożsamiam z tymi słowami. I miałem problem z głoszeniem Ewangelii do ludzi, bo jak wiecie, no to ja pracowałem chwilę w Leroy, teraz pracuję we Frisco, więc cały czas się zderzam z ludźmi, cały czas codziennie jest jakiś inny człowiek. No i widzę u siebie, jak ktoś mi zaczyna na przykład mówić, że go coś tam boli, no to od razu wiem, że ja jestem odpowiedzią dla niego, prawda? To jestem od razu odpowiedzią i od razu mam bloker, nie? No że, no nie wiem, no nie mogę mu powiedzieć, no Panie, ja się uzdrowię przecież, znam Jezusa i tak dalej, później głosić Ewangelię. Namierzyłem to, że tak mam i stwierdziłem, że tak nie mogę mieć. I teraz co zrobić, żeby tak nie mieć? Bo to się takie wydaje trudne, niby proste, modlić się czy się nie modlić. Żadna modlitwa w moim przypadku nie była potrzebna, tylko potrzebne było przełamanie tej bariery, czyli zacząć to po prostu robić. Ja zacząłem to robić. Po prostu zastosowałem zasadę prostego nawyku. Artur powiedział, że nawyk, i ja to zapamiętałem, bo to jest dobra rzecz, że nawyk się wyrabia w ciągu 21 dni. Nawyk jest bardzo łatwo wyrobić, czyli zacząłem po prostu głosić do ludzi, mówić im, pomodliłem się najpierw, żeby na mojej drodze byli ludzie, tam do których jeżdżę z tym towarem, tacy, którzy potrzebują Ewangelii, którzy potrzebują uzdrowienia. No i wcale nie dziwnym trafem zaczęli mi ludzie za każdym razem, jak otworzyłem drzwi, no nie za każdym, przepraszam, ale bardzo często mówić, że ich coś tu boli, coś tam boli. Zacząłem po prostu ich uzdrawiać, zostawiać ulotki, które kiedyś Basia zrobiła, takie ulotki, taki klik mi dała. Kiedyś je zobaczyłem zakurzone, że w szafie leżą, mówię, one trzeba je wykorzystać, te ulotki. Mam je teraz w portfelu i kiedy wchodzę do ludzi, to po prostu jak oni potrzebują i mogę być tylko dla nich odpowiedzią, jak się pomodlisz, to zaraz się znajdą tacy ludzie. Uzdrawiam tych ludzi, no i co? I ta bariera spadła. Wiecie, po prostu ona spadła. Nie mam żadnej rozkminy. Jak tylko wchodzę, to teraz wręcz oczekuję, aż się ktoś coś odezwie. Mamy. Żeby tylko być dla niego odpowiedzią, żeby móc go uzdrowić. I to jest bardzo proste, bo czasem się po prostu można pół życia spędzić na tym, że się człowiek zamknie w takim temacie. Ja też wiem, bo ja byłem bliski od tego, żeby po prostu sobie to szybko, jakieś odpowiedź na to swoją utworzyć i przestać być odpowiedzią dla tych ludzi. Głoszę na ulicach, przecież głoszę tu, głoszę tam, bo to spoko, nie? Ale nie właśnie. Ważne jest, żeby się ze sobą skonfrontować, ważne, żeby sobie taką rzecz załatwić. A kiedy się człowiek pomodli i chce tego realnie, wystarczy wykonać tak, jak jesteśmy nauczani, jeden krok, później drugi do przodu, głosi mu człowiekowi raz, drugi, trzeci, piąty, wejdziesz w nawyk i wtedy jest wszystko. Amen. Amen.